Kiedy patrzymy na wydarzenia związane ze śmiercią oraz zmartwychwstaniem Chrystusa, to nasze spojrzenie kierujemy w stronę miasta świętego Jeruzalem, bo to właśnie w Jerozolimie i w okolicy Jerozolimy miały miejsce te najważniejsze wydarzenia, a także tam Chrystus przebywał bezpośrednio przed swoją Paschą. Pan Jezus odwiedził swoich przyjaciół w Betanii, a Betania to miejscowość niedaleko Jerozolimy. Także Chrystus przebywał w Ogrodzie Oliwnym. Pan Jezus wjechał na osiołku do miasta świętego. Tam również kilka razy był w świątyni, w najważniejszym miejscu religijnym Żydów. Stamtąd też kilka dni przed wydarzeniami paschalnymi powyrzucał kupców. Tam także miał kilka ważnych nauk. Także w mieście świętym spożył wieczerzę, ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. I poza murami miasta świętego umarł na krzyżu i został złożony do grobu. I potem też ukazuje się uczniom w mieście świętym. Zatem Jerozolima jest niesamowicie związana, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie przepowiednie, cały Stary Testament, jest bardzo mocno związana z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Miasto święte, a także okolice miasta świętego. Jeżeli popatrzymy na historię Jerozolimy, to ta historia jest niesamowicie burzliwa. I też miasto święte wielokrotnie było burzone, niszczone, były tam różne najazdy, czy to Rzymianie, czy też potem muzułmanie. I te miejsca związane z wydarzeniami dotyczącymi Pana Jezusa były otaczane kultem chrześcijan. Potem te miejsca były zabudowane przez świątynie pogańskie, następnie te świątynie pogańskie były usunięte, tam budowano w średniowieczu kościoły chrześcijańskie. Te kościoły też miały swoją różną historię i gdy teraz spojrzymy na te miejsca kultu związane z chrześcijaństwem, z życiem Chrystusa, to widzimy, że te świątynie też mają kilka warstw. Na powierzchni są te najnowsze miejsca sakralne, potem archeolodzy wkopywali się w te fundamenty, w gruzy, odnajdywali te świątynie ze średniowiecza, a potem ze starożytności. Aż w końcu dochodzili do tych warstw, po których chodził Chrystus, Matka Najświętsza i apostołowie. Zatem można powiedzieć, że Jerozolima ma warstwy. Przez wieki te gruzy wzrastały i trzeba się dokopać przez te warstwy do tych właściwych miejsc, najczystszych, dotyczących prawdy historycznej i Pana Jezusa. I teraz patrząc na te warstwy miasta świętego, można się odnieść do naszej wiary. I w naszej wierze możemy zostać na powierzchni. I ta powierzchnia naszej wiary, czy tak zwanej wiary, może dotyczyć tradycji, zwyczajów, folkloru, różnych zachowań. I w takim też wymiarze możemy przeżywać święta wielkanocne. Oczywiście mamy wiele różnych pięknych, zaznaczam pięknych, tradycyjnych obrzędów, zwyczajów, różnych postaw i zachowań. I to też jest jakieś bogactwo kulturowe. Też na przykład warto popatrzeć, jakie życzenia ludzie wysyłają sobie przy okazji świąt wielkanocnych. Proszę posłuchać. Na przykład takie życzenia. Kolorowych jajeczek, wacianych owieczek, rozkicanych króliczków, pyszności w koszyczku, a przede wszystkim udanego uciekania w dniu wielkiego lania. Albo siedzi sobie baran na zielonej łące, a wokoło kicają wesołe zające, bawią się i śmieją, w niebogłosy krzyczą, że w te piękne święta radości ci życzą. Także przy okazji świąt ludzie składają sobie życzenia zdrowia, pomyślności, pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie ma w tym czegoś złego, to jest dobre. Ale w tym wszystkim, w tych zwyczajach, pozostajemy cały czas na powierzchni.
I to nie jest istotą świąt wielkanocnych. Istotą świąt wielkanocnych jest żywy Chrystus, ukrzyżowany, ale ten, który z martwych wstał, który żyje. I też warto odnieść się do życzeń wielkanocnych, jakie w tamtym roku na swoim Instagramie umieściła Roxana Węgiel. Wokalistka tak napisała: życzę wszystkim dobrego przeżycia Wielkanocy. Skupmy się na tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. Przeżyjmy ten wyjątkowy czas prawdziwie z Jezusem. Napełnijmy nasze serca miłością. Skupmy się na tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. Przeżyjmy ten wyjątkowy czas prawdziwie z Jezusem. Jezus Chrystus, żywy, zmartwychwstały, jest centrum, jest sensem, istotą tego czasu Triduum Paschalnego, czasu, jaki przeżywamy. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszeliśmy wspaniałą przemowę Piotra Apostoła. Piotr głosi kerygmat. Najpierw opowiada o Chrystusie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Słyszeliście, że Jan go ochrzcił, że był cudotwórcą, że uzdrawiał chorych, nakarmił tłumy, także wskrzeszał zmarłych. Słyszeliście o nim. Słyszeliście. My jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał, ponieważ widzieliśmy to na własne oczy. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Święty Jan, apostoł, był tego świadkiem. Apostołowie też w jakimś stopniu byli tego świadkami. Męki, pojmania Chrystusa. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków. Zatem święty Piotr zaświadcza, że doświadczył Chrystusa zmartwychwstałego, spotkania ze zmartwychwstałym, spotkania osobowego. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Przekazujcie to świadectwo, orędzie paschalne, że umarłem, ale wróciłem do życia. Jestem Bogiem żyjącym, zmartwychwstałym. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to, co przeżywamy, to nie jest tylko sentymentalne wspominanie tych wydarzeń sprzed 2000 lat. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei tak napisał o liturgii, że liturgia to nie tylko wspomnienie przeszłości, ale cała liturgia to Chrystus, który przechodzi dzisiaj na nowo. Chrystus, który idzie przez cały rok liturgiczny. Każdego dnia daje nam nową łaskę wiary. Inną niż wczoraj mieliśmy okazję otrzymać i zupełnie inną niż mamy okazję otrzymać jutro. Wczoraj podczas Wigilii Paschalnej śpiewaliśmy litanie do wszystkich świętych. Przyzywaliśmy tych świętych apostołów, męczenników, ojców Kościoła, potem tych świętych z czasów średniowiecza, nowożytnych, współczesnych. Jeżeli popatrzymy na ich historię, każdy z nich na różnym etapie chrześcijaństwa doświadczył żywego Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego, który pociągnął go do świętości. Właśnie Chrystus cały czas przechodzi przez dzieje Kościoła, przez dzieje ludzkości, przez historię naszego życia. I Pan Jezus dzisiaj, tu i teraz zaprasza nas do tego. Zaprasza nas do spotkania z Nim, do doświadczenia zmartwychwstałego. I co zrobić, żeby zagłębić się w te najważniejsze warstwy naszej wiary, tak jak w to miasto święte? Co zrobić, żeby dojść do tych głębin naszej wiary, a nie pozostawać tylko na powierzchni tradycji, folkloru, zwyczajów? Jest taki ciekawy tekst piosenki. Cisza i milczenie dają pogłębienie. Cisza
i milczenie dają pogłębienie. Pogłębienie naszej wiary. Zatem, patrząc na życiorysy tych wszystkich świętych, warto w swoim codziennym życiu przeznaczyć, zagospodarować odpowiedni czas na wyciszenie, na trwanie przy Bogu w milczeniu i rozważanie Słowa Bożego, rozważanie Słowa Bożego w milczeniu to jest kontemplacja, to jest wgryzanie się, rozważanie, zagłębianie się w Słowo Boże. To jedna kwestia, a druga to adorowanie Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, adorowanie w ciszy serca. Cisza i milczenie dają pogłębienie. I między innymi to jest droga do tego, aby spotkać, doświadczyć Chrystusa Zmartwychwstałego, który przechodzi tu i teraz. Dzisiaj przechodzi z łaską żywej wiary. Przychodzi do nas z zaproszeniem do nawiązania z Nim pięknej i głębokiej relacji. Takiej, jaką mieli apostołowie, świadkowie Zmartwychwstałego, taką, do takiej relacji, jaką posiadali święci, wielu świętych. I warto może na nowo wrócić do Słowa Bożego i warto na nowo wrócić do częstej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. I wtedy będziemy zagłębiać się coraz bardziej w przepiękną relację z Chrystusem Zmartwychwstałym i żyjącym. Amen.